No dobrze, no to czekamy na kogoś, kto zna odpowiedź na pytanie 022 827 7205. A ten słuchacz, co miał sprawę poza anteną, to niech zadzwoni potem. Halo? Słuchawka została odłożona. Halo? Halo? Halo, witam. No siemasz. Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Grzesiek. Czy siemasz, Grzegorz? Grzegorz, czy słyszałeś pytanie i znasz na nie odpowiedź? No właśnie nie usłyszałem i... Czy tak jak reprezentanci zespołu Edytorial, jak się nazywali? Nazywają, przepraszam, nazywali, można, nazywali. Wszyscy żyją do tej pory cały czas. No tak, ale niektórzy zmienili ksywkę na przykład. O, tak. No, no to jest tak, Zekę, obecnie Dyskaty. To już bez tego drugiego, wiesz, członek jakby coś, nie? No... Jesteś, masz 1/4, ziom. Jedziesz dalej. Jumbet. No, dobrze, dobrze. Masz dwóch. Masz dwóch. Szycha. Szycha, no to trzech już. I teraz damy ostatniego. Jego. Człowieku, a ile ty masz lat, powiedz mi? Z którego ty rocznika jesteś? Ja? Z którego rocznika jestem? 90. No to szacunek dla ciebie, bo nie jestem, wiesz, jestem pełen podziwu, dlatego że ludzie z takiego rocznika są w stanie przypomnieć sobie zespół taki. No chyba, że szybko wygooglowałeś to. No nie bardzo właśnie. Grzegorz, to już masz połowę zadania w zasadzie za sobą, taka druga połowa, czyli 100 lat dla dzisiejszego solenizanta, Przemka. A kto jest dzisiejszym solenizantem? No, przepraszam. No Pyskaty ma dzisiaj imieniny. A, od początku mówiliśmy to o tym. 100 lat, niech żyje Pyskaty nam. O, dobre, no, no, wiesz co, ja poproszę niech procenta. Niech żyje Pyskat nam. Teraz, teraz. Nagrywasz niech to? Niech żyje Pyskat nam. Niech żyje nam. No da. To było coś. Zaistniałeś. To był prawdziwy konkurs. Dla takich chwil właśnie warto rozpoczynać działalność radiowo-telewizyjną. Grzegorzu, nie rozłączaj się, zaraz ustalimy wszystkie szczegóły. Może masz jakieś pytanie do Pyskatego jeszcze, skoro już tak, wiesz, się dodzwoniłeś. A, to... pytanie? No, jakieś takie, wiesz, co my nie wpadliśmy na takie dobre pytanie. Są jakieś bonusy, jakieś są traki na tej, na płycie? Wiesz co? Proponuję, żebyś sprawdził ostatni kawałek. Musisz przewinąć 3 minuty i może coś znajdziesz. A jeżeli nie znajdziesz, to pozdrów teraz szybko tego, kogo chciałeś pozdrowić. No to ja pozdrawiam Jarusia. Niech tak po kątach nie siusia na melanżach. No dobra. Dzięki, to nie ten Jarek, wygrał w pierwszym konkursie, mam nadzieję. No nie, to, nie. To wszystko nie siusiamy na melanżach, to ważna zasada. Jaki tak kawałek? Może dziękuję, nie piję, to może na koniec. Tak, zostawmy to na koniec. Zostawmy to na koniec. To może matki, żony, kochanki? Bardzo proszę. Matki, żony, kochanki. Pozdrawiam swoją żonę, mamę i kochankę. A autorem bitu do tego utworu jest 101 decybel, ja dobrze pamiętam? Dokładnie tak. A, dobrze pamiętałem, dobra. Pozdrawiamy. No dobry producent w ogóle. On bardzo jest, dobry. On skąd jest 101 decybeli? Stargard szczeciński. Stargard bodajże. Szczeciński. Jakoś tak. No, kawałek się wsłuchajcie, bo to trochę inne ujęcie niż na przykład właśnie Soku Pono, których ty też tam follow-upujesz jakoś, no, tak, nie? Tak, bo to jest podobny patent, wiesz, w sumie w trzeciej zwrotce. Matki, żony i kochanki, czyli matka, żona i muzyka. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie rozkminił. A ty, Quentin, rozkminiłeś to? Ja to dzisiaj siebie nie jestem w stanie rozkminić. Taki spokojny jesteś, ale to wiem, że kurczę... Ciężkie dni nastały dla... No, no czy dobrze, wszystko. Ty, ale Quentin, jak to jest? Powiedz mi, bo zawsze jak jestem tutaj, to masz ciężkie dni. Tak, bo to... Każdy piątek, może sprowadzasz ze sobą, nie wiem, jakieś złe fluidy. Tak, może być. Może być. No bo to jest, nie, to jest ciężki weekend po prostu przed tobą. Cały tydzień. To oj tak, to się zgadza. Nie, ale ten, ale... Tak mówi, wiesz, że ciężko, a tak naprawdę to jest lekki jak piórko. Aha. A jakie teraz, powiedz, kolejne przedsięwzięcia związane z promocją płyty, bo na razie dwa teledyski się ukazały. Aha. Co dalej? Koncert promocyjny w klubie Harlem. No tak, był, jak najbardziej. No słuchaj, generalnie tak. Przede wszystkim w połowie listopada mniej więcej będzie miał premierę trzeci teledysk do trzeciego singla promującego moją płytę. Nie powiem jeszcze, jaki to jest numer. Trudno. No trudno, no nie będziecie mieli tego ekskluzywu, no ale
tak jest. No, zachowujemy generalnie taką ciągłość promocji, która polega na tym, żeby do ostatniej chwili zatrzymywać to dla siebie. Tak było od samego początku, tak jest teraz. Dlatego trzeci singiel już niedługo, znaczy trzeci klip do trzeciego singla. No co, organizujemy trasę, która tak naprawdę już pewnie niedługo będzie jakoś, jeżeli chodzi o miasto, już niedługo będzie ogłoszona informacja. W tym roku jeszcze. Nie, w tym roku planujemy zahaczyć kilka miast i myślę, że ta trasa jakoś tak będzie przeskakiwać z jednego roku na drugi rok. Ale no cały czas jesteśmy w trakcie załatwiania tego wszystkiego, dogadywania, więc no nie chcę mówić o szczegółach, o jakichś miastach konkretnych, bo na pewno niedługo będziemy to ogłaszać, całą listę jakby tego, to będzie na naszej stronie i na pewno jakby... To teraz adres podaj strony. No ale już tyle razy podawałem, www.pysk.pl. No już chyba każdy ma to wytatuowane na drugiej stronie powieki, no. Jak idzie spać, to widzi to przez sen. To optymistyczne założenie marketingowe. Tak. No tak, no ale powiem ci, że sam latam po nocach, wiesz, i każdemu otwieram powiekę i tatuuję, wiesz, ten, żeby wiedział, o co chodzi. W każdym razie, dobra, co jeszcze? No oprócz tego planujemy, to jest istotne, na święta taki prezent świąteczny, bożonarodzeniowy. Nie będę mówił też o szczegółach, nie ciągnij mnie za język, ale wiesz, no coś wielkiego, coś w dużym formacie no i na pewno niedługo będziemy jakieś tam wstępne informacje podawać. Na razie nie jest to jeszcze dogadane do końca. No coś, co jakby jest zaprzeczeniem tego, co się dzieje w tym momencie na polskiej scenie hip-hopowej. Nie, no wiadomo, na falach radia publicznie pewnie rzeczy lepiej nie mówić, szczególnie o choinkach nie ma co rozmawiać, bo permanentna inwigilacja trwa. Nie, to nawet nie o to chodzi, po prostu nie zdradzamy pewnych rzeczy, bo nie są jeszcze do końca ustalone i zrobione, ale myślę, że niedługo będą sfinalizowane i będziemy mogli pogadać o tym trochę szerzej. A powiedz, bo na pewno, no tak podejrzewam, panowie, to w zasadzie już do was dwóch pytanie od razu. Szczurkowi tutaj podpalamy majka. Bo on bardzo chce coś powiedzieć. No. Cały czas chce. Siemasz w ogóle. Siemasz. No tak oficjalnie. Oficjalnie siemasz, przy mikrofonie. Na pewno śledziliście to, co się działo na polskiej scenie i tutaj nie chcę was teraz zagadywać o tam Zieloną Górę, o Beef, Peja, TD, tam Borikson, tylko bardziej o płyty, które wyszły. Co tam zwróciło tak waszą uwagę na plus? Ale o płyty co, tych polskich raperów? Artystów w ogóle nie, w ogóle, w ogóle? Było bardzo dużo premier. No, płyta Procenta w ogóle świetna jest. No to oczywiście, no to tak, to się rozumie. Płyta Pysk w Pysk też bardzo fajna. Dziękuję. Nie spodziewałem się oprócz tego. Oprócz płyt zmasterowanych przez Nuna. To wyszło jakieś niezmasterowane przez Nuna? Bo wiadomo, on nam płaci za to, żebyśmy fajili płyty przez niego zmasterowane. Reklama, darmowa reklama. Nie, no, daję rabat przy następnej płycie. Nie, ja muszę szczerze powiedzieć, że no, nie podejmuję się oceny, bo nie słuchałem tak naprawdę. I mówię szczerze, się. Nie, no tak naprawdę dystansuję się już od dłuższego czasu, odkąd wziąłem się za poważnie za moją płytę. Tak naprawdę tylko single jakoś tam w miarę sprawdzam, ogarniam i jakieś tam klipy. I tylko instrumentali słuchasz i bitów, czy też może jakieś nie, nie, słucham jakiejś innej muzyki, ale polski hip-hop proszę jest tak na końcu tej listy. I powiem ci, nie, no generalnie doceniam artystów, którzy wydali w tym roku płyty. Po tym, co słyszałem, to na pewno Mez wydał zajebistą płytę. Na pewno Tetris. No już nie mówię o tobie, no bo tam wiesz... Nie będę opowiadał. Nie ma co gadać. To Miko zajebisty, nielegalny. Nie, no ja mówię o legalnych. Nawet, znaczy fajny. Tak. No, naucz się, tam ten. Tak, no, wiesz, następnym razem będziemy... Wyłącz mu już ten mikrofon. Ale za dużo gada. W każdym razie, no co, mówię, Mes, Tetris, Fabuła zdaje się w tym roku wydała też płytę, też jest mocnym uderzeniem, takim legalnym debiutem. No co, no już nie będę się wypowiadał o dinozaurach, no TDP, ja no to wiesz, mówi samo przez się, no i wiesz, no i nie będę o tym mówił, bo już dużo ludzi jakby, wiesz, wypowiada się na ten temat, ja już nie jestem, jestem całkowicie zbędny, no jestem poza tym konfliktem, nie będę się wypowiadał na temat